Siema, siema. Dzisiaj filmik z Rąsi. Chciałem tutaj pogadać o tym, co robiłem w moim motorku od czasu, jak go kupiłem. Zaczynałem od takich, wiadomo, prostych rzeczy, naklejki, elki, że nie mam prawa jazdy, dopiero się uczę. Swoją wlepo ramę. Tutaj z tyłu też jest elka jedna. Co jeszcze zrobiłem, to sobie zamontowałem uchwyt na telefon, którego często nie używam, ale tak go sobie zamontowałem tutaj. Każdy telefon się mieści. Zamontowany jest tutaj pod tym do śrubki, która montuje chyba tą osłonkę taką. I tam sobie siedzi. Tak poza tym z takich wizualnych, no to raczej nic, opony standard, wszystko jest takie same. Tutaj się nic nie zmieniło, żarówki to wiadomo, tego się nie wymienia, bo to jest w tym motorku LEDowe. Ale co zrobiłem, to tak, na pewno zrobiłem całą inspekcję do lotu i jeszcze muszę ściągnąć tłumik, żeby sprawdzić, co tam w tłumiku się dzieje. Zrobiłem inspekcję taką, żeby zobaczyć, czy tam coś gdzieś jest jakieś ograniczone, czy jest jakaś zwężka, jakieś coś, co by ograniczało moc użytkową tego motorka, czy coś w tym stylu. Tyle co znalazłem, to jest taki tutaj za tym panelem jest filtr powietrza i tam jest taki lejek, który zwęża trochę ten przelot powietrza, ale to jest tylko po to, żeby było cichsze, a nie żeby zwężało, ograniczało moc motorka. Bo teraz jest taki, przy przyspieszaniu jest taki, że tak buczy, tak dziwnie właśnie z tego filtru powietrza, tak leci taki dziwny dźwięk. Także zamontuję to z powrotem, bo na testy dzisiaj to chciałem ściągnąć. Ale na przykład jeśli chodzi o tylny, ostatni tłumik, bo jest katalizator i tłumik, ten ostatni tutaj pod dołem, to on jest oryginalny, tylko te końcówki tutaj, to ja je zmieniłem, bo były takie inne, węższe, bardziej pokręcone w ogóle, a te są na wprost tam wpuszczone. No wygląda jak wygląda, ale myślę to całe wyciąć, przerobić ten cały błotnik, czy co to jest, i zamontować tablicę rejestracyjną trochę inaczej i to będzie trochę inaczej wyglądało. I na pewno będzie inaczej brzmiał, bo teraz jest strasznie cichy, no ale to ten motor tak ma. Może z innym tłumikiem będzie głośniejszy, ale na pewno chodziłoby mi o to, żeby odblokować ten wydech, żeby ten tłumik tam nie blokował żadnych dźwięków, akustyków i w ogóle, żeby po prostu był przelotowy. Bo to powinno podnieść trochę taką moc użytkową tego motorka. Co jeszcze zrobiłem? No to ostatnio ten wysłałem komputer pokładowy do remapu. Troszkę za to zapłaciłem. Czy się opłacało, czy nie, nie. Tego nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Jak jeżdżę, to nie widzę większej różnicy. Aczkolwiek przy odpalaniu i dodawaniu gazu, znaczy zacznijmy tak, przy odpalaniu on o wiele łatwiej odpala, bo wcześniej było takie, że on coś pachmęcił, coś kombinował i on nie był taki płynny start, taki jak powinien być. A teraz jest to bardziej takie prawidłowe i ładnie brzmiące i od razu zapala tak jak powinien, a nie, że się dusi czy coś w tym stylu. Jak już odpali, to już słychać, że nie ma jakiejś ubokiej mieszanki czy coś w tym stylu. Jest poprawiona ta mieszanka i on tak strasznie nie czeszczy, nie dzwoni, bo to tak jakby na ubogiej takiej mieszance leciał, żeby te, jak one się nazywają, to jest spalenie stukowe powstaje i tak dzwoni metalicznie. To taki efekt był tego motorka, jak przychodzi od dystrybutora. Co jeszcze? To właśnie próbowałem z innym wtryskiem, żeby wsadzić większy trysk, no ale jak ten komputer nie był zmodyfikowany, to ten wtrysk, no to tak lał, jak chciał, no, a później tak się okazało, że jeden komputer mi w ogóle padł razem z sondą Lambda, nie wiem co tam się stało, czy sonda Lambda zrobił jakieś zwarcie, przez to komputer poleciał, czy komputer nie ogarniał i on wypluł jakieś dziwne napięcia i popalił jakieś te sondę Lambda, która w sumie największą robotę robi w motorku, bo ona się grzeje w ogóle, ale tak coś się dziwnego stało, że musiałem ten komputer wymienić. Tyle dobrze, że właśnie miałem, bo jeden wysłałem na remap i ten
Jak wrócił, no to zamontowałem i wszystko działa, nie? No, jako ja jestem ciężki człowiek, mam 110 kg, no to ten motor dalej leci jakieś też 65 mil, czy też 110 km na godzinę. No, ale zbiera się lepiej i to tak utrzymuje tą prędkość, bo tam wrzucałem filmik, że ten motor nie jest w stanie utrzymać tej prędkości na prostej drodze czy coś takiego, że na szóstce to ta prędkość opada. Teraz to jest takie mniej widoczne, ale nadal jest takie odczuwalne, że ten motor na wysokich obrotach, na wysokim biegu, przy wysokiej prędkości, no nie ma siły, no ale to wiadomo, no niby jest to 15 koni, no ale to powinno już jakoś, no chciałoby się, żeby to śmigało jak jakaś taka większa fura, no ale tak to wygląda. No. Jakieś modyfikacje jeszcze, no tak jak mówiłem, ten tłumik, tutaj jest komputer zmapowany, inny, jest standardowy filtr powietrza, jest ten wtrysk, jest taki sam jak był w oryginale i to chyba tyle, no to nic innego nie robiłem. No. Hamuje świetnie, no przez te dwie tarcze na przodzie, ta tylna opona, no przydałoby się ją wymienić, bo ten pasek na środku, ten łysy, tak jak jest mokro, to ta opona się ślizga jak wściekła. No ale to tak to bywa, no to nie jest, że po prostu jak pada, no ale można byłoby używać w każdej temperaturze czy też pogodzie ten motor, no ale on nie potrafi tak hamować efektywnie tym tylnym kołem, bo wpada to w poślizg, no. Już nie mówiąc o liściach czy czymś takim, no ale jest już maj, jest już prawie czerwiec, więc temperatury się już trochę podnoszą. Jakieś mankamenty jeszcze? No oprócz tego komputera, który wysłałem na tuning, ten oryginalny komputer, to on właśnie tak źle odpalał i tak jakby przy tych wysokich prędkościach też tam jak zubożał mieszankę na przelotowych prędkościach czy coś takiego. Ale co większym mankamentem jest to na przykład takie coś, nie? Tutaj farba odpryskuje, zaczyna to rdzewieć, bo to aluminium oksyduje w kilku miejscach na przedniej feldze. I na przykład tutaj też coś się dzieje już. No może i ten motoryk tak stoi na tym, na zewnątrz w ogóle, ale no nie powinno się tak dziać, nie? Człowiek by chciał, żeby to się trzymało wiekami, nie? No tutaj ten łańcuch z tej strony fajnie wygląda, bo tu mam dostęp, ale z drugiej strony już jest trochę podziwiały, nie? Ale to też jak takie śmieszne, taka ciekawostka, to tutaj jest plastikowe, nie? Pokażę, to tutaj jest plastikowe. Pod tym jest metalowy wahacz, nie? To jest taka zaślepka, żeby tego nie było widać. Także jeśli chodzi o ten motorek, to tak. No ale jest niedziela, poszedłem się przejechać. Nie ma co narzekać. No tyle co jeszcze też naklejka na kask, no ale to nie mówimy o kaskach, naklejkach, tylko o motorkach, nie? Daj znać w komentarzu, jak tam tobie sobota czy też niedziela mija i pozdrawiam, na razie, hej.